Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś kolejny przepis na święta Bożego Narodzenia. Kapusta z suszonymi grzybami. Bardzo smaczne i proste danie do przygotowania. Krok pierwszy. Kiszoną kapustę zalać dużą ilością wody. Gotować pod przykryciem przez 30 minut. Zlać wodę do naczynia i ponownie zalać szklanką wody. Dodać przyprawy. 5 ziaren ziela angielskiego, 5 liści laurowych, 1 łyżeczkę kminku, 10 ziaren czarnego pieprzu. Czas na grzyby. 100 g suszonych grzybów namoczyć na noc. Gotować przez 1 godzinę. Pod koniec gotowania grzyby odparować. Jedną niedużą cebulę pokroić w kostkę. Smażyć na złoty kolor na oleju. Dodać odparowane grzyby. Do kapusty dodaję grzyby w dużych kawałkach. Możesz przed dodaniem do cebuli grzyby pokroić. Grzyby z cebulą przesmażam przez około 5 minut. Doprawiam pieprzem. Dodaję do kapusty i gotuję na wolnym ogniu przez kolejne 30 minut. Pod koniec gotowania przygotowuję zasmażkę z mąki i masła. 100 g mąki oraz 50 g masła. Mąkę dodaję na suchą patelnię i czekam, aż lekko zbrązowieje. Dodaję masło, łączę z mąką, dokładnie mieszając. Gdy mąka i masło dokładnie się połączy, dodaję do kapusty z grzybami. Mieszam dokładnie i doprawiam. Dodaję 2 łyżki cukru oraz trochę wody, którą odlałem z gotowania kiszonej kapusty. W ten sposób reguluję smak kapusty. Chcę, by była słodko-kwaśna. Ewentualnie dodaję jeszcze pieprz i sól do smaku. Wszystko zależy od tego, jaką kiszoną kapustę wykorzystam do tego dania. Gotowe! Życzę smacznego! Zapraszam do obejrzenia filmu Kapusta z grochem oraz innych przepisów na potrawy wigilijne dostępnych na kanale Krychu Gotuje. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojej strony krychu-gotuje.pl. Do następnego gotowania!